Po ostatnim meczu z Olsztynem mówiłem, że musimy tą grę naszą ustabilizować, bo często ona falowała. Dzisiaj na pewno już było lepiej, ale myślę, że jeszcze możemy grać na pewno stabilnie i jeśli to zrobimy, to na pewno będziemy mogli z każdym powalczyć. Z tym cudotwórstwem nie przesadzajmy, bo to jest, można powiedzieć, wypadek przy pracy póki co. To jest jeden mecz. Fajnie, że do chłopaków wróciła jakaś energia. Josh dzisiaj rozegrał moim zdaniem również fantastyczne spotkanie. Jako zespół graliśmy generalnie pierwsze dwa sety wyśmienicie na bardzo wysokim procencie na pierwszej piłce. Trzeci set przytrafiła nam się słabość i chwała, że potrafiliśmy w czwartym wrócić do tego, co graliśmy wcześniej, że nie pękliśmy, bo w tiebreaku to też nie wiadomo, jakby się losy potoczyły. Z tego jestem dzisiaj najbardziej zadowolony, że po tym trzecim secie weszliśmy na swój poziom z pierwszych dwóch. Wygrali, byli lepsi, więc powiem, że zasłużył. Natomiast ja bym tego nie nazwał, że tak jak pan to ujął na początku, jakiś fart, nieszczęście, po prostu byli lepsi i wykorzystali nasze słabe punkty. Natomiast co, no ja muszę pochwalić moją drużynę, bo musieliśmy w pewnym momencie przebudować całkowicie grę. Michał Gierżo no, musiał zagrać na nie swojej pozycji, ale myślę, że gdzieś urwaliśmy tego secika i to było fajne. Natomiast no, z czasem gdzieś Suwałki zaczęły jakby to kontrolować, no i zabrakło. No. Myślę, że jak odskoczyli na 3-4 punkty, no to już można powiedzieć, poczuli taki luz i dołożyli serwisem i mieliśmy wtedy problemy w ataku. Także co mogę powiedzieć, no, gratuluję, w dzisiejszym dniu byli lepsi. No i co, a Dominikowi życzę powodzenia. Następne mecze to są z takim charakterem, że te kluby, zespoły są absolutnie w naszym zasięgu, ale oni tak samo myślą o nas, że my jesteśmy w ich zasięgu i naprawdę dzisiaj to zwycięstwo, musimy bardzo się z tego cieszyć i szanować, nie umniejszać sobie, że to był Kuprum Lubin, bo Kuprum Lubin w tym sezonie też gra naprawdę dobrą siatkówkę i szczerze powiem, nie myślałem, że jak będziemy wygrywać sety, to będzie taka przewaga, liczyłem się z tym, że to będzie jeszcze większa bitwa, teraz przed nami musimy się pocieszyć ten jeden dzień, bo oni na to zasłużyli, moi chłopcy, potem jest Radom, też nieobliczalny zespół, my jedziemy do nich. I musimy wschodną głową już nie patrzeć, nie myśleć o tym, co zrobiliśmy tutaj. Zaczęliśmy fajnie set, później trochę stanęliśmy, ale od czwartego seta już mocno przycisnęliśmy. Fajnie też z zagrywką w tym meczu, fajnie parę razy kopnęliśmy, więc na pewno cieszy to wygrana. Powiem jedno, nawet gdy jedziemy do jakiejś, już nie wiem, Zaksy, no to nie można powiedzieć, że ktoś jest poza zasięgiem, bo jak ja patrzę na nasze mecze, no to naprawdę w każdym spotkaniu praktycznie mamy jakąś swoją szansę gdzieś, gdzie możemy urywać chociaż secika i piąć się w górę tabeli. Także no, długi czas nie pamiętam, aby liga była tak wyrównana. Gdzieś w pewnym momencie zawsze te cztery zespoły odskakiwały, natomiast teraz no, ja uważam, że można wszędzie jechać i z każdym się bić. Ale powiem, no to jest piękne, bo na tym polega sport i myślę, że to też przyciąga kibiców, kiedy po prostu, nie wiem, przyjeżdża drużyna z końcowej części tabeli do najlepszej, no i bije się jak równy z równym.